Prezentuję teraz gołębia o numerze 3558, barwy szali. Jest to późny gołąb. Widać fazie pierzenia. No, z racji swojego pierzenia to liczę, że to będzie ładny gołąb. Chociaż na tej aukcji ładniejsze prezentowałem, ale nie jest to gołąb, żeby można powiedzieć, że brzydki. Może to być samiczka. Jest to po dwóch gołębiach lotowych, czyli no, widać, że pierzeje, bo to po dwóch lotnikach. Ojciec 2325, czyli gołąb po lotach roczniak został. I z linii w ostatnim pokoleniu jest Veyron, jest 14938, matka superlotników. Jest właśnie gołąb. O, tu kolejna lotniczka 8132, pełna siostra samicy, która jest jako druga na aukcji po 17045 i 5120. Jest kolejny lotnik 8060, jest super lotniczka 8143, która właśnie nawet nie wiem, czy ona 13 w Polsce nie była w D kategorii albo B kategorii w Polsce. I to jest, można powiedzieć, góra. Od strony ojca tego gołębia, a matka jest samica z 22 roku też, 2070. No, tu są wypisane dwa czołowe konkursy, czwarty konkurs, 79 konkurs. I co ciekawostka jeszcze, tu widać, że ta samiczka 2070 jest po 5399. To nie wiem, bodajże teraz trzeci albo drugi gołąb na aukcji jest bezpośrednio po tej 5399. Nawet widać, że nie uzupełniona ta lotniczka w tym jest, ale jak widać, tu kolejna samica właśnie po tej pełnej siostrze olimpijczyka. No i tu pełna siostra olimpijczyka była właśnie parowana na gołębia 876 na ojca olimpijczyka w standardzie od Kurta Gensheimera. Widać, że z kolejnym połączeniem i samiczka też już dobrze zapowiadająca się roczna z czołowymi konkursami. Także może zapraszam do licytacji.